Tym razem prezydent Głogowa nie wyraził zgody na zablokowanie krajowej dwunastki między mostami, więc rolnicy pojawili się w różnych miejscach poza miastem, w tym także w Nielubi. Blokujemy w sprawie zielonego obalenia Zielonego Ładu, napływu i importu zbóż poza granicy Unii, przeważnie z Ukrainy, Rosji, Białorusi. Nasze postulaty do tej pory rząd nie wysłuchuje, no to protestujemy w dalszym ciągu. Swój strajk rolnicy rozpoczęli w Nielubi o 5 rano, a zakończą go o 23. Przepuszczane są wszystkie służby, pogotowie, jest przepuszczane leki czy tam jakieś, co jest związane ze zdrowiem. W trakcie środowych protestów w rejonie Głogowa najlepiej było omijać drogi wojewódzkie i krajowe.